Witam wszystkich bardzo serdecznie w czwartym już odcinku Dibbler Pyta. Jak widzicie, trochę się u mnie zmieniło. Przede wszystkim mam nowy mikrofon, więc w końcu mam nadzieję, ta jakość dźwięku po mojej stronie będzie odpowiednia. Ale to nie ja, to jestem najważniejszy. Najważniejszy jest mój dzisiejszy gość, a jest nim Sylwester Osik, deweloper, twórca gier indie. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć, dzień dobry. Słuchajcie, Sylwester Osik, który, będę na niego mówił Sosik, bo taki jest twój pseudonim. Sosik pracuje w GameDevie już, jeśli dobrze sprawdziłem, na LinkedInie, od ponad 5 lat. Więc no, musimy zacząć od początku. Jak zaczęła się twoja pasja do gier i twoja przygoda z ich tworzeniem? Czy pasja do gier? Wiesz co, najlepiej będzie odpowiedzieć, jak zaczęła się przygoda z tworzeniem. Mój dobry przyjaciel przyniósł mnie kiedyś w gimnazjum, gdy miałem pierwszego kompa dostałem właśnie w gimnazjum, wcześniej miałem konsolę i tak dalej, Pegasusa i wiadomo. W gimnazjum dostałem pierwszego kompa i oczywiście nie było tej świadomości co do piracenia i tak dalej, więc dostałem takiego fajnego zipa z GTA Vice City. Tylko że to był taki zepsuty zip, trzeba było długo poczekać, gdzie już nie było tam linii jak w baczu, że tam coś się robi, po prostu się zawieszał komputer na chwilę i trzeba było długo poczekać, żeby radio się wgrało. Tak, inaczej wszyscy grali bez radia. Przygoda z samym GameDevem zaczęła się od tego, że właśnie udało mi się zrobić, żeby było radio, bo wszyscy czekali, po prostu resetowali kompa i grali, ale kwestia była taka, że nie miałem jeszcze internetu, bo najpierw miałem komputer, potem miałem internet i chodziłem do znajomych, żeby mi nagrywali na płytki mody z tych wszystkich stron z modami. Wtedy jeszcze były FPS, banana i tak dalej, to wiadomo. Ściągało się takie rzeczy. No i oczywiście psułem grę, bo wgrywałem tyle tych modów, że w to się nie dało grać, prawda, na moim GeForce dwójce. Potem ten sam znajomy przyniósł mi edytor do map. No i robiłem rzeczy typu własna mapa, własna ten. Na plaży w Vice City budowałem miasto z bloków i tak dalej. Miałem problem ze skryptami, bo ścieżek ludzi nie było, czy aut i tak dalej, ale. No ale działało, tak? Można było zrobić coś własnego. Aż padł mi dysk, zabrał ze sobą kartę graficzną. I w nowej karcie graficznej, którą włożyli mi w warsztacie, można nazwać to taki warsztat komputerowy, włożyli mi kartę z pixel shaderami mniejszymi, tam o jedną serię, i już to nie mogło się odpalić. Więc byłem wielce zawiedziony i już był koniec z robieniem map do Vice City. Po jakimś czasie gdzieś tam znalazłem ten, była moda na CS 1.6, no i oczywiście mapy jakieś tam były wygrywane, customowe, i wtedy załapałem bakcyla, żeby budować własne mapy. One były bez sensu, tam nie było, była najczęściej otwarta przestrzeń, wszystkim lagowało, jako że miałem stary sprzęt i jeszcze nawet nie potrafiłem sterowników graficznych wgrać. Aha. To motyw był taki, że jak patrzyłeś w niebo, to się lagowało u kogoś, kto miał sterowniki graficzne. Tak, w sensie po prostu ci się dublowała ta tekstura, nie? Ten stary znany błąd z tego, z DirectX-a. Potem dołączyłem do jakiegoś HL Maps, chyba się nazywał to forum. Tam na tym forum posiedziałem z 2 lata, coś, nie wiem, chyba jedną nagrodę w jakimś tam konkursie świątecznym wygrałem. Potem zrobiłem mapę dla jednego klanu i mój pokój był właśnie w wersji DRAD zrobiony dla tego klanu. Oczywiście tam był problem już optymalizacyjny, bo Half-Life nie lubił dużych przestrzeni i to z tego dużo rzeczy wychodziło. No i tak, od tego się zaczęło, tak? Potem stwierdziłem, bo był Half-Life 2, do Half-Life 2 zrobiliśmy, próbowaliśmy robić mody parę razy i oczywiście wszystko się kończyło na tym, że była fabuła rozpisana i 2 pierwsze levele, nie był programisty i co, no i marazm. Stwierdziłem, że nie ma z tego pieniędzy, nigdy nie będzie, trzeba się wziąć za coś innego. No i skończyło się gimnazjum, z technikum informatyczne zrobiłem, bo w IT można by coś może zarobić, może będzie warsztat do naprawy komputerów, tak, jak to wtedy. No i z tego potem były studia informatyczne. Na studiach informatycznych dowiedziałem się, że jest coś takiego jak silnik Unity,
Dołączyłem do, poszedłem na spotkania lubelskiego Game Devu. Teraz to już jest Fundacja Lublin Game Dev. Po dołączeniu do nich w zasadzie zostałem, tak? Jesteśmy, założyliśmy fundację, prowadzimy, robimy tam game jamy, jakieś tam warsztaty i tak dalej. Teraz w zasadzie to prawie nic, bo w pandemii. Potem licencjat zrobiłem na Unity. Bo oczywiście potem jak zacząłem robić w Unity, to zrobiłem system drogowy, jeździła sobie sztuczna inteligencja i na światłach stawała czerwonym, zielonym. To było na zaliczenie C Sharpa. Więc wszystko, co mogłem, to podrzucałem pod właśnie robienie w game devie, żeby coś tam było delikatnie do przodu, nie? Mhm. Bo ty w ogóle jesteś dosyć zajętym człowiekiem, bo z tego co wiem współpracowałeś, raczej wciąż współpracujesz z różnymi studiami, z różnymi zespołami deweloperów, a jednak znajdujesz jakoś czas, żeby tworzyć własne autorskie gry. I mam takie pytanie, które może być trochę głupie, ale chciałem, żebyś na nie odpowiedział. Dlaczego? Dlaczego właściwie po godzinach siedzisz i robisz jeszcze własne gry, kiedy mógłbyś po prostu pracować z jakimiś zespołami nad ciekawymi projektami? Wiesz co? Kwestia jest taka, że na początku było tak, że byłem testerem w korpo, nie? I posiedziałem tam z półtora roku na tym stanowisku, robiłem testy automatyczne i tak dalej, ale kwestia jest taka, że no siadaj jak chcesz. Atencjusz. Wabi się skrypcik. Tak, Atencjusz wabi się skrypcik, bo ludzie lubi po klawiaturze łazić. Też wszystkie. Moje tak samo, spoko. Też nazywają się skrypcik? Nie, ale też lubię po klawiaturze chodzić. Motyw jest taki, że w pewnym momencie po prostu się nudzisz w robocie. A ja chciałem robić w game devie, ale wiadomo, nie, jak to robić na dzień dobry. Dobrym pomysłem było na początku, żeby zrobić własny projekt, taki jakiś taki, żeby się cokolwiek pouczyć, nie? No bo robienie tutoriali w kółko to ile można i jaki to ma sens. A tak sobie weźmiesz to, co trzeba, nauczysz się tego, co trzeba, wykorzystasz to, co chcesz, nie wszystko, co znajdziesz w internecie, tak? No i z tego zrodził się taki trochę pomysł na Electrorider, żeby dobra, co jest najprostsze? Samochody, no bo w zasadzie robisz samochodzik, jeździ, robisz punkciki, żeby były checkpointy i metę, i jest. Dopiero teraz Space Invadersów Space Invaders zaimplementowałem. Tak, ludzie to robią w tutorialach, a ja po 5 latach w game devie dopiero zaprogramowałem własne Space Invaders. No bo ty od razu poszedłeś, wiesz, na wyższy poziom jazdy. No wiesz, no jak ludzie na początku chcą robić GTA, nie? Albo MMORPG. Tak by the way, pracowałem przy MMORPG, z ludźmi, którzy zaczęli właśnie jako niezależni i robili te MMORPG. Mhm. 6 lat zanim wyszło i nadal robią i są z tego zadowoleni. No czaj. I jak mówi się ludziom teraz na konferencjach, że nie róbcie MMORPG, to ale Gloria Victis zrobiła. No i koniec dysputy. Czekaj, a pytanie było, że dlaczego ja to robię po godzinach? Robię to po godzinach, bo mogę robić co chcę. Dzięki temu, tak? Nie jestem ograniczony przez... Kurde, trochę głupio mówić, że ograniczony przez wydawcę, bo do Electrolyta znalazłem wydawcę. No ale tak, nikt mi nie mówi, co miałem zrobić i w zasadzie mogę dzięki temu zrobić większe doświadczenie, tak? Mogę zrobić więcej projektów w różnej tematyce. W przypadku Glory Victis nie za bardzo czułem średniowiecze, ale podobało mi się układanie kamieni, robienie, bo ja zawodowo robię jako level designer, to też jest inna sprawa, nie? Jako level designer układam rzeczy w edytorze i mogę się wspomagać skryptami do proceduralnej zabawy. Nie, tam, nie wiem, robisz zasadę, że na tej trawie zawsze rosną stokrotki, ale na tej trawie na kamieniach rosną sosny tylko pod kątem jakimś tam, nie? I to możesz sobie ładnie oskryptować i to też ci nam pomaga, a motyw jest taki, że gdy jesteś level designerem i robisz własne gry oddzielnie, to jest tak jakbyś się przyłączał, nie? To jest inny tryb myślenia, aczkolwiek nadal można jeszcze to powiedzieć, że to jest to samo. Nie wiem, czy nie zaplątałem za bardzo, ale motyw jest taki, że możesz trochę odpocząć, tak? Jasne. Nie jest to do końca to samo. Nie wiem, level design dobrze wykorzystałem przy Electrolydzie, jeszcze nikt nie powiedział, że jest źle zrobiony, przynajmniej może za mało ludzi zagrało, ale
ale game design na przykład bardzo chcę się nauczyć i tutaj mam spore braki i muszę się tego nauczyć. Dlatego też mam szansę, tak, robiąc to po godzinach, zrobić projekty, które chcę zrobić i nie ryzykuję. Przede wszystkim, tak, gdy zaczynałem, była historia na wykopie, pewnie pamiętasz, były teksty typu rzuciłem korpo i zostałem indie, to sprawdźcie moja pierwsza gierka. Wciąż są takie historie, Tycon, nie? Coś tam. No. Robię MMORPG, rzuciłem korpo. Mhm. Tak. Nie, tak nie róbcie. Nie możemy rzucać pracy. Mówiłeś, że praca po godzinach sprawia, że możesz robić co chcesz, to jest mój projekt i ja to decyduję. To fajnie widać po grze, o której rozmawiamy, Electro Ride, bo to jest bardzo dziwna gra. To jest wyścigówka, która dzieje się w takim pseudo-cyberpunkowo-neonowym świecie, ale prowadzisz samochody żywcem wyjęte z PRL-u. Skąd w ogóle pomysł na tak niecodzienne połączenie? Tak. Aha. Obrazowo. Nie to, że mam tylko zabawki, ale moim pierwszym jedynym autem od 10 lat jest duży Fiat. Cześć. Także motyw był taki, że nawet chciałem kupić jakieś po prostu stare polskie auto, tylko dlatego, że było dostępność części i tak dalej, a dlatego duży Fiat, a nie Polonez, bo był lżejszy od 100 kilo. Sztywniejsza rama. Myślałem, że zrobi sobie rajdówkę takie, czy driftowóz i tak dalej. I w ogóle to auto było motywacją do jakiejkolwiek pracy, jak robiłem studia. Po studiach, po zajęciach szedłem do Tesco wykładać towar, składałem rowery. Także tak, były dni, gdzie wstawałem, szedłem do roboty, szedłem na zajęcia, szedłem na nocną zmianę. No ale tak, ale to wszystko było głównie po to, żeby ogarnąć auto, była jakaś motywacja, nie? No to auto dużo dla mnie znaczy, więc to było dość naturalne, że jeżeli zrobiłem, na licencję zrobiłem symulator jeżdżenia dużym Fiatem, gdzie były te wszystkie siły, tarcia, był opis, jeżeli kojarzycie coś jeszcze z fizyki, z gimnazjum podstawówki, liceum. Teraz gimnazjum jest, ale nie ma gimnazjum. Już nie ma. Dobra, nieważne. Tak czy siak wszystko od tarcia po równi pochyłej do nadsterowności, podsterowności i tak dalej. Ruch po kole, moment obrotowy, wszystko to było opisane w teoretycznej części, a w praktycznej po prostu wziąłem out of Unity, zrobiłem odpowiednie wartości, tak żeby się bujało podczas hamowania. Spowodowałem nadsterowność, podsterowność na łuku i takie rzeczy. I potem zrobiło się, że to było jakieś tam parę przyjemne, nie? W miarę fajnie się jeździło. Jak kupiłem to jakąś pierwszą tanią kierownicę, to po prostu dało się na tym nawet ładnie bawić, nie? No i motyw był taki, że po prostu się to zaczęło rozwijać. A że gra była o dużym, znaczy tam był duży Fiat, no to naturalnie dorzuciłem Żółka, dorzuciłem Poloneza. Potem, gdy znalazłem już, uznałem, że w miarę gra będzie rozwijana, że tak, to będzie projekt, który będzie szedł dalej. I dogadałem się z braćmi Miedziocha, którzy są grafikami. Stwierdziliśmy, że dobra, to zróbmy tak, żeby to było jakieś, nie? A że jeszcze bawiłem się tam z neonami, tymi outline zrobiłem tak naprawdę komiksowy, tylko że z kolorem, a auto czarne, no to wykombinowaliśmy, że dobra, to będą neony. Neony kojarzą się ze starocią, starość się kojarzy z latami 80. u nas. To się kojarzy z samochodami, ale też kojarzy się z retrofuturyzmem, a wtedy zaczął się ten cały boom na new retrowave muzykę, synthwave i tak dalej. Stranger Things zaczęły wchodzić. Zaczęło to się jakoś łączyć. I stwierdziliśmy, że zrobimy alternatywny blok wschodni, żeby zrobić przyszłość opierającą się o brutalizm, o ten modernistyczne budynki, bo wszyscy jesteśmy, z całej naszej ekipy jesteśmy wychowani w blokach z wielkiej płyty. Więc to jakoś się zazębiało ładnie. No i jak wrzucisz Pałac Kultury i Malucha, to będzie fajny efekt, bo tego mało co było, tak? Mhm.
też graliśmy wcześniej w wszystkie Maluch Racery, Poldek Drivery i tak dalej. I po prostu to miało sens, tak? To jakoś się składało. Problem tutaj jest akurat inny, że trafiliśmy na chyba nie za bardzo podatny grunt, jeśli chodzi o to, bo gra ładnie wygląda, przyciąga ludzi, ale ludzie spodziewają się sterowania godnego Need for Speedów, Mario Kartów, gdzie to jest bardziej przeciągnięte wręcz nawet do Assetto Corsy, czy dobra, Assetto Corsa przesadzam, ale Forza Horizon plus w stronę symulatorów, nie? I to jest troszkę tak nie za bardzo. Właśnie ta podstawa designu nam trochę nie siadła. Znaczy mi nie siadła. To jest trochę głupie, bo jak czytasz recenzję, to jest tak. Muzyka super, grafika jeszcze bardziej super i w ogóle to wyłączajcie światło i grajcie po ciemku, bo neony wam opalą twarz i jest pięknie i wszystko ładnie wygląda. Nawet światło, słońce nas oślepia na jednej trasie i tak dalej. Większość ludzi się właśnie mówi, że ej, auta się za bardzo ślizgają, ej, tak nie za bardzo. W ogóle to jak wcisnę hamulec na zakręcie, to z niego wylatuje. Dlaczego? Przecież ja wciskam zawsze hamulec. I tak, no to jeszcze gościu jeździ tym samochodem po tych drogach, jak wciska hamulec w zakręcie, nie? Pewnie 50 jedzie, nie 220 maluchem. No wiesz, no i tu jest problem z tym. To zepsułem. I głupio to brzmi, że wszystko jest super, a to, co ja robiłem, jest... Nie. I tak czuję się trochę winny za sprzedaż. Mnie to akurat bardzo pasowało. W sensie ja pamiętam, jak po raz pierwszy zagrałem w Electro Ride, to oczywiście się wywaliłem na pierwszym zakręcie i wyleciałem gdzieś tam poza planszę, i stwierdziłem, oho, coś robię źle. I nagle się okazało, że wchodzenie w te zakręty jest dosyć trudne, ale opanowałem i powiem ci, że to był taki fun, że to było takie wyzwanie tak naprawdę w tej grze, dla mnie przynajmniej. Możliwe, że trzeba było po prostu uderzyć trochę w bardziej Dark Souls, że to są Dark Souls na kołach. Może. Tylko maluchem. I neonowe. I wtedy nie? Może by poszło, tylko musiało być bardziej grumi, nie wiem, może metal powinien wtedy grać i nie wiem, wieże z kości jakieś powinny stać, a nie neonowe bloki. Ale widzisz, teraz jak pojedziesz zupełnie w jednym kierunku, ponieważ mieliśmy neonowego malucha, wyścigówkę, a o niedawno zapowiedziałeś nową grę, która jest zupełnie inna. Nazywa się, jak już wspominałeś o niej, Glory of the Arena i to jest gra, w której z tego co zrozumiałem ze zwiastunu, będziesz wyścigał się rydwanem, będziesz przeprowadzał walki gladiatorów i powiedz mi, skąd taki przeskok tematyczny, bo to jest totalna przepaść. Wiesz co, to jest tak, robisz coś przez 5 lat, bo Electrolyte zajęło od prototypu do tego wszystkiego 5 lat, po godzinach i w zasadzie, dobra, przerwy były i tak dalej, ale wszystko jest tym wypełnione, całe życie, nie? I w pewnym momencie nagle ci się tak zapala, a może to nie ten kierunek? Zobaczcie portfolio chłopaków, braci Miedziochów, Polygon Studio i oni robili wcześniej budynki z naszego miasta, nie wiem, jakieś tam makiety wodociągów, zanim były te w 3D w Google Mapsach, to oni zrobili starówkę lubelską z 1700 roku, w sensie otworzyli to wszystko na tych mapsach jeszcze, nie pamiętam jak one się nazywały, przed Google Mapsami jakieś były mapy. Też nie pamiętam, ale wiem o czym mówisz, no. Tak, to były te pierwsze 3D. Google Mapy nie miały jeszcze 3D, tam to miało 3D, nie? I kwestia była taka, że oni, chłopaki mają podstawę historyczną, nie? Mają tam jakieś tam zacięcie do tego i stwierdziliśmy, że co jeszcze może być prostego? No, tam może bijatyka, no parę animacji, tam. Zobaczymy. No tak czy siak temat chwycił. Wygląda to całkiem spoko i główne... Ciężar jest przeniesiony właśnie na grafików w tym przypadku, już nie na gameplay, tylko na grafików. A to, co będzie później, typu timingi, animacje i tak dalej, zgranie tego wszystkiego, będzie na zasadzie otwieram Excela i sprawdzamy taką wartość, testujemy, gramy, mówię o timingach, nie, czy jakieś można, czy bloki powinny być takie, czy w trakcie, czy jak to wszystko w czasie powinno się zgrywać. Wtedy trzeba będzie... kogoś, kto Tekena albo Street Fightera ogarnął na ten, albo Mortal Kombat ogarnął na Zicher i to właśnie ogarnąć. Dlatego na przykład Kubolt teraz, jak prezentuje swojego Hellish Squad, co jest szermierką i co jest, no kurczę, bardzo ładne i bardzo proste. Zobacz, ile tam było potrzebne kodu, niewiele, ale można
dodać takie smaczki jak ucinanie rąk i tak dalej i będzie już o czym mówić. A szczególnie, że to tym zajmuje się Kubold, no, który robił animację do Wiedźmina, do Glory Victis też animację robił. Także no, będzie z tego coś. Jego bardziej chwyci niż nasze, ale dobrze jest, jeżeli robisz projekt i przerzucasz odpowiedzialność na ludzi, którzy mają większe doświadczenie, przerzucasz ciężar tego projektu, tak? No bo jeżeli ciężar projektu przeniesiemy na grafików, animatorów i tak dalej, a potem dopiero balans się zrobi pod koniec, no to jest już trochę prostsze dla ciebie jako programisty. To jest taki wniosek, jaki mam po Electroride, gdzie sporo ciężaru było na mnie przeniesione, bo jeżdżę samochodem i próbowałem zrobić ten samochód w grze, przenieść jego właśnie wartości jezdni i tak dalej i okazuje się, że no jednak nie, trzeba coś tam w drugą stronę, nie? Za dużo symulacji, albo ta symulacja jest za prosta i żeby ludzi do symulatoru ściągnąć. No tak czy siak, o to chodzi, chłopaki mają podstawy, mają ten, jesteśmy w stanie zrobić tę animację bardzo ładne, trailer wygląda bardzo dobrze, chyba, tak? Mnie się podobał. Tak średnio. No. Nie wiem, zobaczymy, jak zostanie przyjęty ten trailer, ile to wyzbierze na wishliście i będziemy wiedzieć, czy w to można wejść, czy nie. A nawet jeżeli nie będzie można w to wejść, czy wchodzi to głęboko. Bo fajnym featurem tam, o czym nie powiedziałeś, jest integracja z Twitchem, tak? Na podstawie tego, co gladiatorzy żyli, jak w zasadzie aktualni influencerzy, nie? Tak, że tam można głosować za tym, czy ściąć mu łeb, czy tego ubomu nie ścinać, tak? Na takiej zasadzie. A nawet nie o to chodzi, czy ścinać, czy nie, bo w starożytności nie ścinali, gladiatorów byli za drodzy. Oni mieli własne spa, wiesz, i tak dalej. To nie tak jak w filmach, że siedzieli w klatce i walczyli na śmierć i życie, bo tak. Ale fajnie, że czy będziecie mieli w grze jakieś takie walory edukacyjne tak naprawdę też, że opieraliśmy się o to. Tak, opieraliśmy się głównie o to, żeby przede wszystkim tych gladiatorów nie było tak łatwo zabić, tak? Żeby można było ich tam, nie wiem, przesunąć, jakoś znieważyć bardziej niż zabić. Zobaczymy jeszcze, co będzie, tak? Na pewno mamy stroje są wzorowane na wszelkich szkicach i rysunkach, które gdzieś tam znaleźliśmy w internecie, wyglądały jako mądre z książki Skany. Nie to, że coś tam z fantazy. No, będzie system progresji, który też podlega troszkę pod historię, jak ściągano gladiatorów. Nie? Jeżeli gladiator dobrze się spisał na danej arenie w danej prowincji, no to bogaty kupiec go przenosił go gdzieś wyżej, żeby na nim większy majątek zbić. Nie? A potem mu obiecywano, że będzie wolnym człowiekiem. No zobaczymy. Może zrobimy tak, że streamerzy zostaną wolnymi ludźmi. Wiem, że to może być ciężkie, ale wyobraź sobie, że mam w tym momencie 14-15 lat. Co mówię, z powodu brody jest głównie cięższy. Mam 14-15 lat, lubię grać w gierki. Jakbyś się ogolił, byłoby git. Wiesz co, jak się ogolę, ten wyglądam na 10, więc dobra, może by przeszło faktycznie. Wyobraźmy sobie, że lubię grać w gierki, ale bym chciał robić coś więcej, chciałbym te gierki robić. I teraz, ty jako osoba już z doświadczeniem, jakie miałbyś dla mnie, dla tego nastolatka porady na start? Ja bym mówił, że można zacząć od modowania, ale tu bym powiedział tak. Uczyłem dzieci w MatPlanecie przez chwilę, tam był jeden semestr, gdzie chodziłem, dwa semestry uczyłem dzieci matematyki i programowania na podstawie właśnie Scratcha i w przypadku 14-latków już mieliśmy zaczynać Unity i powiem tak, skoro teraz można zainstalować Unity, można do niego doinstalować wizualne programowanie na bloczkach, to można zacząć od Unity, można zacząć od Game Makera. Przede wszystkim siąść robić i robić coś prostego. Takiego Space Invaders, nie wiem, 2048 jest całkiem prosto zrobić. Nie robić od razu GTA tak naprawdę, tak? Nie robić GTA, nie robić tego, co my zaczynaliśmy, że robiliśmy MMO, robiliśmy GTA, robiliśmy CS-a. Czy w sumie CS jeszcze dałby radę zrobić, tylko bez multiplayer. Rozpisać sobie na tablicy czy na kartce, jakie są rzeczy w tej naszej ulubionej gierce, którą
chcielibyśmy powtórzyć i ją po prostu sklonować, nie wymyślać nic nowego, a na przykład wymyślić, że na przykład, że nie wiem, buźki będą, tak, zamiast postaci i już będzie git. W przypadku dzieci jest problem taki, że szybko mogą się zniechęcić, szczególnie dzisiejsze dzieci, tak? Jasne. Więc dobrze jest zaczynać od czegoś, co mamy już gotowe i niewiele trzeba, żeby zobaczyć efekt. Dlatego Scratch, dlatego gotowe projekty, w których zmieniasz delikatnie parę rzeczy i już masz nową grę. To wystarczy, plus opis jakiś tam, nie wiem, dorzucić do tego i mówimy, że to jest zamiast ktoś idzie na turniej sztuk walki, to na przykład nie wiem, to jest moja droga do szkoły, nie? I tam chcę wrzucić własną twarz. Chodzi o to, żeby dzieci miały jak najmniejszy próg wejścia. Nie narzędzie jest najważniejsze. No, żona mówi, że nie narzędzie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby narzędzie było proste. To tylko tyle. No sorry. Stardew Valley w czym powstało? On był robiony w GameMakerze, tak? GameMakerze, nie? No właśnie. A patrz, ile kasiorów zrobiło. Mogłoby kupić samo ten. Twórca mógłby kupić GameMakera spokojnie. No, ale on też pamiętam dużo poświęcił na to, bo czytałem w... Że to mam tak, to tam jest 10 lat, czy coś takiego. Nie wiem, czy domu nie zostawił. Jason Schreier napisał taką książkę Krew, pot i piksele i on tam opisywał różne takie straszne przygody przy tworzeniu gier i Stardew Valley. Na pewno pamiętam, że on przez kilka lat nie pracował i go w 100% jego ówczesna dziewczyna czy żona utrzymywała. Więc to by było ciężko, ale do czego doszedł, nie? Tak, ale zobaczmy, że startując jako taki 14-latek, i tak cię rodzice utrzymują. No tak, tak. Więc liceum, studia to jest najlepszy czas, żeby zacząć w ogóle się uczyć game devu. Nawet nie trzeba kończyć tych studiów czy coś. Studia moim zdaniem są dobre, tylko po to, żeby wyjechać z domu. Jeżeli nie macie tam za bardzo możliwości rozwoju w danym mieście, tak, to jest dobry pretekst do tego, żeby pojechać do większego miasta, jeżeli chcecie w większym mieście żyć. Ale są ludzie, którzy nawet na wsi potrafią siedzieć i wypiekają własny chleb i karmią kurki, a w międzyczasie po prostu siedzą sobie przed kompem, robią gierki, dużo do tego nie trzeba. Może być i 5-letni laptop, tak? Myślisz, że ktoś ma na przykład 40 lat, to jeszcze ma czas, żeby wejść do game devu, czy to już dla takich osób jest trochę za późno? Czy to chyba zależy od człowieka? Oczywiście, że ma. Zobacz sobie historię chyba, czekaj, nie Peter Molyneux, tylko Boże, jak on się nazywał? Ten od cywilizacji. Sid Meier. Sid Meier. Zobacz sobie, kiedy zaczynał. On miał chyba 40 czy 30 coś lat, dopiero zrobił pierwsze gierki i żył dopiero po cywilizacji, tuż przed cywilizacją, wydaniem. Rzucił robotę. Nie wiedziałem tego, wiesz? Żeby robić ten... To trzeba zweryfikować, bo nie wiem, czy ten... Ale tak, Sid Meier zaczynał dość późno. Dużo pracujesz. Jak ustaliliśmy, jako indie developer też trzeba sporo czasu poświęcić i energii. Jesteś ojcem. Tak. Czy ty od masz roku. W ogóle... czy ty, przy tym natłoku wszystkich różnych obowiązków, czy ty masz w ogóle czas, żeby grać dla przyjemności? Wiesz co? Jako, że jestem level designerem, to dużo liżę ścian. To jest problem. To jest problem, bo jak wchodzę w wielki świat typu GTA, mam GTA, kupiłem sobie piątkę i kurczę, nie mogę tego zacząć. Tak samo mam LA Noir i chyba z 4 razy instalowałem na dysku i kurczę, nie odpaliłem tego, no bo boję się, że wejdę w ten wielki świat i nic nie zrobię w tej grze. Obserwował ściany, jak wyglądają, nie? Tak, obserwował ściany, piękne tekstury, super. Dowiem się, jak ładnie w tekstury są zrobione, jaka jest struktura, nie wiem, może architektura i tak dalej. W sumie architektura w LA Noir jest bardzo ciekawa, bo wzorowali się na zdjęciach z lat 60., tak? 60. tam są chyba lat. 50., 60., jakoś tak, no. 40. chyba, 450. No to faktycznie, to ma jakiś aspekt edukacyjny, ale... Aktualnie bardzo lubię gierki, które są małe, proste i wchodząc w nie wiem, że będę się świetnie bawił, odetnę, tak? Dobrym przykładem jest Minute i to jest chyba bardzo skrajny przykład, bo mamy minutę życia. A to jest już totalny minimalizm życia. Nie, w tej grze. Tak, to jest dobry przykład ciasnego designu. Ktoś pociągnął prostą rzecz do tego, żeby była jak najbardziej skupiona gra wokół danej rzeczy i nie ma nic
nic innego, więc jest po prostu wyeksploatowany dany pomysł. Jest zabawa mechaniką, to tak jak dostaniesz piłkę i zabawa piłką na 15 tysięcy różnych sposobów. Możesz wpierać ściany, możesz ją toczyć, możesz ją rzucać i kurczę, mamy na podstawie piłki jednego elementu mamy tyle gier zespołowych, nie? A to mówimy właśnie o takich prostych gierkach, na które jak na przykład nie masz czasu i możesz spokojnie sobie usiąść pograć, a wyobraź sobie, że miałbyś dużo czasu i zamknęliby cię w izolatce na rok, to jakie trzy gry byś ze sobą wziął? No na pewno musiałby być otwarty świat, tak? Więc myślę, że mógłbym pomyśleć o GTA San Andreas, znaczy w piątce. Mhm. Jeżeli byłaby szóstka, to z miłą chęcią wziąłbym szóstkę, bo jest bliższe klimatom Vice City ponoć. Podobno. Przynajmniej tak zapowiadają, że będzie. Co jeszcze bym wziął? Microsoft Flight Simulator, najnowszy. Ale tylko jeżeli byś mi pozwolił ten, zabrać kokpit. To byłoby, kurczę, mega. Albo chociaż volant. Dobra, niech będzie. No. Na padzie i klawiaturze to tak ciężko byłoby. Mm-hmm. No jeszcze jakiś symulator samochodowy, bo pewnie wiesz, Git Good, tak? To tego by mi brakowało w izolatce. Chociaż jedną grę bym wymienił na ten, na jakiegoś, nie wiem... jakiś stary auton. Żeby sobie posiedzieć i pojeździć sobie w izolacji na przykład. Nawet nie chodzi o to, żeby pojeździć. Bardziej chodzi o to, żeby sobie, wiesz, tam, stare zepsute auto z zapasem części. Żeby można było pomagajwerzyć trochę. Nieważne, czy macie 14 lat, czy macie lat 40, w game dev zawsze można wejść. Game dev jest bardzo fajny, po prostu wymaga to bardzo dużo pracy. Czasami tych tytułowych krwi, potu i pikseli trzeba troszeczkę wylać i możecie naprawdę osiągnąć sukces. Mam nadzieję, że rozmowa z Sosikiem jakoś was tego zainspirowała, ponieważ tak, oczywiście, że nie jest łatwo. Ale moim zdaniem to na przykład. Nie jest łatwe, to nie jest łatwe, ale naprawdę moim zdaniem zrobiłeś bardzo fajną grę. Mówię w tym momencie o Electrolyte. I nawet jeśli, nie wiem, uważasz, że no to nie było to, tak, czy cokolwiek, to ja uważam, że tak zdobyłeś na tym fajne doświadczenie i tylko wyczekiwać kolejnych gierek. Pierwsza rzecz. Gdy wydałem pierwszą grę, to już jest co pokazać ludziom, którzy mogą mnie zatrudnić, tak? Dokładnie. A nawet nie trzeba je wydawać. Wystarczy, że cokolwiek będzie tam cokolwiek będzie w portfolio. Gdy kończy się dany projekt, to jest dużo rzeczy do ogarnięcia, które nie do końca sobie przewidywaliście, że będzie. Nawet jeżeli wyda się prosty projekt, który robiliście miesiąc i wrzucicie go na HBO, żeby nie płacić w ogóle nic za żadne wydawanie i tak dalej, bo nas tym jest wrzucanie płatne, po prostu można... Nawet nie chodzi o to, czy ta gra będzie dobra, czy nie. Dookoła jest dużo rzeczy do załatwienia. Dostaniecie maile typu, ej, chcę zrobić muzykę. Dostaniecie może parę maili od wydawców, jeżeli gra będzie w miarę dobrze wyglądała, się przyjmowała. Czy chcecie na przykład dla nas robić, albo czy chcecie kontynuować ten projekt, ale pod naszymi skrzydłami. Albo nie wiem, nawet może się do was odezwać tak zwany anioł inwestor, który powie, że ej, mam 500 000, chciałbym zrobić nowe Kerbale, tak? Zawsze można jakąś taką robotę dorwać, ale jeżeli będzie coś takiego i będzie już wydane, to dowiecie się dużo rzeczy dookoła tego, jak rozmawiać z prasą, nie wiem, chociażby takie wywiady można będzie robić. Zobaczcie, ja zrobiłem tylko jedną grę, fakt, robiłem ją długo i dużo gadałem z ludźmi dookoła i branży i tak dalej, ale zobaczcie, zrobiłem sobie kontakty, to brzmi strasznie populistycznie, ale tak, no można spotkać ludzi, tak? Przede wszystkim w game devie ludzie są bardzo mili i otwarci, chcą się dzielić swoją wiedzą. Chcą, bo też potrzebują ludzi do roboty, tak? To jest też dość ważne. A poza tym, jak będziecie bardzo ciężko pracować, to może w przyszłości zaproszę was na wywiad do siebie, tak jak zaprosiłem tutaj Sosika. No, to będzie niezły feature za 2 lata, nie? Co nie? To byłoby ciekawe. Dobrze, to słuchaj, chciałbym ci bardzo podziękować za to, że opowiedziałeś na swoją historię i pokazałeś troszeczkę za kulis tak naprawdę, jak to wygląda przy pracy nad różnymi projektami i ogólnie pokazałeś, co ci jara, bo to jakby widać, jak opowiadać o tym wszystkim, że nie zawsze jest różowo, ale że to ci jara i myślę, że to się bardzo wielu osobom spodoba. Trochę Dark Soulsy, tak serio mówiąc. Trochę Dark Soulsy, bo robisz, pac po twarzy wstań. I wszyscy wrogowie odżywają, nie? No.
Dobrze, ale naprawdę, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za to, że byłeś u nas i mam nadzieję, że uda nam się pogadać jeszcze jeden raz, na przykład po wydaniu Twojej kolejnej gierki. No, zobaczymy. Trzymajcie się w takim razie. Moim i Waszym gościem był Sylwester Osik, twórca gry Electroride. Bardzo mi miło. Po drugiej stronie był Łukasz Kostowski. Tak blisko, to... Łukasz Kostka. Kostka, Boże. Syn mnie wyśmiał. Dobra, był Łukasz i ten. Dziękuję za rozmowę również.